Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 1 sierpień 2020 rok. Tematem tego nagrania będzie, jaka jest Twa opinia, czy ta moja rodzina w tym ulu przetrwa do zimy bez chemicznego leczenia. Proszę popatrzeć, jaki malutki ta rodzina ma wylotek. Pszczółki bardzo słabo latają. No i teraz się dobieramy. Do ula. Z kamerą się zbliżę. I dokonam głębokiego wglądu do tej rodziny. Abym mógł ocenić ilość, jakość pszczół, co tu się mieści. Zobaczymy, co jest w pół nadstawce. No nie ma za dużo pszczółek. Nie da się tego ukryć. To jest trzecia kontygnacja. Gdzieś mnie coś zaleciało. Czy w ogóle jest jaki miodzio? No, nie ma nic, pusto, jak na trzecią kontygnację. Pszczółki dość dużo siedzi. Teraz to nakryjemy. I teraz, o kurde, trzyma aż miło. To jest rodzina, która mi się w ogóle nie roiła w tym roku. No i teraz dokonam przeglądu tu tych plastrów ulowych. Co tu w ogóle jest na tych plastrach? Rodzina jest mocno rozleciana. Plaster bardzo lekki. I się okazuje, że w plastrze sucho. Sucho. No jestem zaskoczony. Plastrze sucho. No zobaczymy z przodu, co tu jest. Pszczoła nie jest poddymiana. No jest czerw trutowy. I tu w plastrze nadal sucho. Co tu jest na tym plasterku? Ten jest troszkę cięższy. Ale dlaczego cięższy? No tam coś na dnie w komórkach niewiele jest. Zobaczymy jasny plaster. Co jest jasnym plastrzem? No nie ma nic. No niestety, proszę Państwa, trzeba będzie dzisiaj troszkę cukru im podać. Teraz skoczę szybko pod sklepiacz. Już mam pod sklepiacz. Przepraszam Państwa, że musiał na mnie czekać. No i teraz będziemy musieć stwierdzić, nie wiem czy to widać dobrze,
na kamerze. Zrobię lepsze przybliżenie. Jest. Co jest pod za sklepem? Poza sklepem, proszę Państwa, chyba Państwo doskonale widzicie, czerw czyściutki, trutowy. Ani jednej warozy. Gdyby waroza była w tym ulu, to na tym czerwiu trutowym tu by się, proszę Państwa, niestety, ale roiło o dwa razy. Wygląda, proszę Państwa, tyle czerwiu rozparcelowanego, trutowego, ani jednej warozy. To znaczy, że mój program z krótką komórką, według nagrania, u mnie waroza się nie rozmnaża, tylko dożywa do starości, wypalił. Zobaczymy, jakie są efekty w ulu. Teraz muszę tą ramkę przyczepać. No i w ten sposób wyczepałem ten czerw trutowy. Także proszę Państwa, pszczoła jest bardzo mocno rozleciana. A ponadto jest niesłychanie pszczoła spokojna, grzeczna, wyluzowana. Zobaczymy, czy w gnieździe nie ma jakiegoś nakropu. Jest dość chodnawo, może być nakrop. Zobaczymy, jaki jest stan czerwiu, jak są czerwione plastry. O, tu jest, proszę Państwa, ekran, który ekranizuje ostatnią stronę ramki, aby w wszystkich plastrach, na wszystkich stronach były krótkie komórki. I co tu jest? No, proszę Państwa, tak jak widać, jest taki, a nie inny czerw. No, głód niesłychany. Mimo że pszczoły były małymi porcjami syropu pobudzane. No, ramka bardzo ładnie zaczerwiona. To widać. Proszę popatrzeć, jak ciemne plastry są czerwione. Od dechy do dechy, można powiedzieć. Wiadomo, że nowe, jasne plastry są omijane. Chyba że dajemy bardzo dużo cukru, to wtedy przy inwertu będą czerwione. To jest głodnawo, proszę Państwa. Tu nadal trzeba tym pszczołkom dawać. Pszczoła jest mocno rozleciana, bo tu jest pszczółek aż kopiato zazwyczaj w tym ulu. Ale mam i lepsze rodziny od tej, które raz się wyroiły i się bardzo, bardzo odbudowały. No proszę popatrzeć. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Tak, jaki piękny czerw, oddechy do dechy. A z tej strony co jest? No, komórki zaczerwione. No niestety, trzeba tej rodzinie nadal pomagać. Ale przypuszczam, że nie tylko tej. Pięknie zaniesiona cała strona jajkami. A tu jest czerw. Proszę zwrócić uwagę, jaki ten zasklep jest płaski.
Jak Państwo sądzicie, czy ta rodzina przetrwa do zimy? Bez leczenia chemicznego. Mimo że krótka komórka, pszczoła wyrośnięta, duża. I tu jest szczerw trutowy. I znów się pokuszę, aby go rozklepić, odsklepić w obecności fleszów i zobaczyć, co tam jest. No, uciekać. Co tam jest pod nim? O. On się paciarzy, bo jest jeszcze za młody. Proszę Państwa, no nie ma warozy, tu jest czyściutko. A ta rodzina w tym roku, w tym sezonie, tej wiosny nie doznała żadnego chemicznego leczenia, to tu waroza powinna się roić. Jednak krótka komórka nie pozwala warozie się rozwinąć. No i tu mamy piękny pyłek. Proszę popatrzeć. Pszczoły może dzięki temu pyłkowi żyją. Mimo że nawoź zaczęła kwitnąć, nie ma nakropu w ulach. No, przepraszam, sobie dzisiaj zaglądną do tych rodzin, bo tu dalej trzeba inwestować. Proszę popatrzeć, nowy żółty plaster. Nawet, proszę Państwa, w ten plaster pszczoły nie składają pyłku. Proszę popatrzeć. Wniosek jest taki, że taki plaster trzeba z ula, proszę Państwa, usunąć. Do miodni dać ciemniejszy plaster. Niech będzie plaster zagospodarowany pyłkiem lub czerwiem. Proszę Państwa, drugi nowy plaster, już przyciemniony, w ogóle bez pszczoły, bez rodziny, nie jest zagospodarowany. Tak się nazywa postęp. Ja jestem ciemny, mam ciemne plastry. Widzicie, co pszczoły robią z nowymi plastrami. Omijają je. I tak można zdołować rodziny pszczele. Tu jest ciemny plaster, od razu się pojawił pyłek w ulach na nim. I tak, proszę Państwa, ta rodzina raczej wygląda, że ona mi przygłodniała. 4 dni nic nie dawałem. Od razu w rodzinie pojawił się problem. I tym ujęciem, tymi delegacjami się z Państwem żegnam. No, są smutne wieści z ula, niestety.